Kiedy pojawił się serial telewizyjny Wybrani, opowiadający o losach Jezusa widzianego oczami apostołów, wzbudził wiele kontrowersji, od zachwytu po sceptycyzm. Biorąc jednak pod uwagę to, że dzisiejsze kino jest przesiąknięte tematyką śmierci, niemoralności i przemocy, bardzo mnie cieszy to, że powstał serial, który niesie chrześcijańskie wartości i przybliża ludzi do Jezusa. Wiele ludzi dzięki oglądaniu tego serialu zaczęło czytać Ewangelię i myśleć o Bogu. Dziękujmy więc Bogu za ten dar. Reżyserem tej produkcji jest Dallas Jenkins, który należy do kościoła ewangelicznego, czyli protestanckiego, a odtwórcą roli Jezusa jest Jonathan Rumi, oddany katolik. Latem 2021 roku obydwaj udali się do Watykanu na spotkanie z papieżem. Dzień przed spotkaniem stanęli przed Bazyliką Świętego Piotra, gdzie Dallas próbował zrozumieć katolickie podejście do traktowania budynków jako świętych. I oni dali przykład, że wszelkie różnice i podejście do wiary można zaakceptować ze zrozumieniem i wzajemną życzliwością i że najlepiej skupić się na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. I dziś krótka historia Jonathana i jego wiary. Urodziłem się w Nowym Jorku, gdzie byłem ochrzczony w kościele ortodoksyjnym. Mój tato pochodził z Egiptu i chodził jako dziecko do szkoły katolickiej, a moja mama pochodziła z Irlandii i była od zawsze katoliczką. Przeprowadziliśmy się później do Long Island. Tam były dobre szkoły, ale ponieważ nie było zbyt wiele społeczności ani kościołów ortodoksyjnych, rodzice postanowili przenieść się do kościoła katolickiego. I łatwo nam było przejść na katolicyzm, ze względu na podobne podejście do liturgii, uznawanie sakramentów. A więc moją pierwszą komunię świętą, a później bierzmowanie przyjąłem już jako katolik. Całe moje życie i mojej rodziny było nieustanną modlitwą. Mój ojciec zawsze mawiał: rodzina, która się modli razem, zostaje razem. Nawet kiedy moja babcia przyjeżdżała do nas z Irlandii, klękaliśmy przy łóżku i modliliśmy się razem. Ona nauczyła mnie modlitw, które zostały ze mną całe życie i towarzyszyły mi zawsze we wszelkich okolicznościach. Tych trudnych i tych dobrych. Nigdy nie przestawałem się modlić i traktowałem modlitwę jako dialog z Bogiem, jak prawdziwe rozmowy przy kawie. Któregoś dnia mój ojciec pokazał mi wizerunek Jezusa Miłosiernego od świętej Faustyny, który mnie bardzo zaintrygował. I po poznaniu tej historii postanowiłem modlić się koronką do Miłosierdzia Bożego, stawiając przed oczami ten obrazek. Ja zawsze miałem szczególne zamiłowanie do różnych ikon, wizerunków Bożych, które były dla mnie jakby pomostem, drogą do bliskiego kontaktu z Bogiem. Przecież ten liturgiczny kult ikon ma w sobie coś niezwykłego, bo wzbogaca nasze modlitwy jakby realną obecnością Boga. I pomagał zawsze tym niewykształconym, którzy nie potrafili pisać ani czytać. Marek Jarnecki, ikonografer, powiedział: ikony są wizjami rzeczywistości, które używają sztuki do otwarcia okna do nieba. I ja myślę, że każda sztuka i telewizja też powinna nieść taki przekaz. I po 2000 roku wiele moich kuzynów i znajomych brało ślub albo chrzcili swoje dzieci i my dużo czasu spędzaliśmy w kościele ortodoksyjnym. I to mnie napełniło nostalgią do ikon, zapachów kadzideł unoszących się w powietrzu, co wprawiało mnie w stan medytacji i zatęskniłem za tym klimatem świętości i unikalnej atmosfery Bożej obecności. I zaczynając modlić się koronką przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego od świętej Faustyny, pomyślałem, że bardzo bym chciał, żeby była ikona tego wizerunku, choć jej nigdy nie widziałem. Że to by mi bardzo pomogło bardziej wgłębić się w tajemnicę Miłosierdzia Bożego. I w tym obskurnym budynku, w którym mieszkałem, nad moją skrzynką pocztową była zakurzona półka, na którą ludzie wkładali różne rzeczy.
Od starych książek, kaset magnetofonowych, zabawek, figurek. Ale przez 10 lat, kiedy tam mieszkałem, nigdy nie było żadnej religijnej rzeczy. I 3 dni później, po tym moim pragnieniu, które Bóg odczytał jako modlitwę, pojawiła się ikona Jezusa Miłosiernego. I nie mogłem w to uwierzyć. Albo jestem w ukrytej kamerze, albo rząd ma mnie na podsłuchu, pomyślałem. Ale to wydarzyło się naprawdę. I ta ikona jest ze mną już 17 lat i stała się centrum mojej modlitwy, koronką do Bożego Miłosierdzia. I kiedy, starając się o rolę w sztuce reżyserowanej przez Leonardo de Filippis, opowiedziałam tę historię ikony, on po chwili milczenia powiedział: myślę, że ta rola czekała na ciebie. I była to rola Jezusa w objazdowej, jednoosobowej sztuce o świętej Faustynie. Ja miałem uczestniczyć tylko w nagraniach postaci Jezusa, które później było wyświetlane na ekranie. I kiedy poszłam zobaczyć to przedstawienie w Kalifornii od strony widza, widziałem, jak wielkie wrażenie wywarło ono na ludzi i od strony emocjonalnej i duchowej. Odegranie tej roli miało również głęboki wpływ na mnie. Stało się drogą do bliskości i zażyłości z Nim. Czułam, że Jezus mnie przywoływał do służenia Mu. Parę miesięcy później starałem się o kolejną rolę i wziąłem udział w castingu do krótkiego filmu pod tytułem Dwóch złoczyńców w reżyserii Dallasa Jerkinsa. I film miał opowiadać historię o tych, którzy byli ukrzyżowani przy Jezusie. I ja byłem zainteresowany zagraniem tego skruszonego złoczyńcy. I podczas castingu dałem z siebie wszystko. To była dramatyczna rola, bardzo dynamiczna i ciekawa. I bardzo chciałem ją zagrać. Ale oni zadzwonili do mnie i powiedzieli, żeby chcieli, żebym przyszedł raz jeszcze przeczytać rolę Jezusa. Wróciłem, przeczytałem i oni zapytali, czy chciałbym zagrać Jezusa. Ja powiedziałem okej, ale byłem rozczarowany. Po pierwsze dlatego, że to znaczyło, że nie zagrałem dobrze roli złoczyńcy i tym samym kwestionowałem swój talent. I po drugie, w scenariuszu, który mi pokazali, Jezus dopiero po 55 stronach powiedział jedno zdanie. Nigdy nie myślałam, że zagram Jezusa więcej niż jeden raz w życiu. Im bardziej studiowałam życie Jezusa i starałam się poznać Jego osobowość, tym bardziej zbliżałam się do Jego serca. Grając Jezusa, starałam się w miarę możliwości żyć również codzienną mszą świętą, Eucharystią, spowiedzią świętą, modlitwą różańcową. Kiedy pracujesz dla Jezusa, nagle piętrzą się przeszkody i napotykasz na ludzi, którzy chcą Cię powstrzymać przed szerzeniem Ewangelii. Ale On zawsze się troszczy o Ciebie. Myślę, że koronka do Bożego Miłosierdzia stała się dla mnie przygotowaniem do wielokrotnego zagrania roli Jezusa. Święty Augustyn powiedział: pycha zmieniła anioły w demony. Pokora zamienia ludzi w anioły. Bóg uczył mnie pokory i zawierzenia. Opowiadając moją historię, cofnę się trochę do tyłu. Chciałam realizować się jako aktor, ale podczas mojego 7-letniego pobytu w Los Angeles zagrałam może w 3 produkcjach telewizyjnych i to wszystko. Ledwo wiązałem koniec z końcem. Wysyłałem CV, podejmowałem się różnych prac i uważałem, że wiem, jak sobie poradzić, że dam radę. Bóg próbował mi coś wtedy powiedzieć, ale ja nie potrafiłam Go usłyszeć. Miałem kilka prac jednocześnie. Byłem kierowcą, kelnerem, ambasadorem marki marketingowej, trenerem dialektów, asystowałem ludziom potrzebujących opieki, dawałem korepetycje, pracowałem przy oświetleniu i wiele więcej. Łapałem, co się dało. Im więcej pracowałem, tym mniej miałem pieniędzy.
Oczywiście nigdy nie przestawałem się modlić. I w mojej modlitwie przez te wszystkie lata pytałem Boga: powiedz mi, jeśli mam iść inną drogą niż aktorstwo, pokaż mi. I odpowiedzi nie było, a pragnienie bycia aktorem się tylko pogłębiało. Jednego dnia obudziłem się, mając $100 debetu, $20 w kieszeni i pustą lodówkę. A więc rzuciłem się na kolana, żeby się modlić, jak to zawsze robiłem. Ale tym razem było inaczej. Modliłem się z miejsca totalnej bezsilności. Powiedziałem: zrobiłem o wszystko, co mnie prosiłeś. Pracowałem, gdzie mogłem. Co ja jeszcze mam robić? Już nie mogę więcej. Zrób coś. Zajmij się tym. Przejmij to wszystko. Oddaję wszystko Tobie, bo Ty powiedziałeś, że jarzmo Twoje jest słodkie, a Twoje brzemię jest lekkie. Oddaję Ci moje problemy i wycofuję się. Poddaję się. I pierwszy raz to naprawdę zrobiłem. Oddałem wszystkie oczekiwania co do mojej kariery. Jak będę zarabiać, płacić rachunki, skąd wezmę na jedzenie i tak dalej. Po prostu oddałem umysł, ciało, duszę. I odczułem ulgę. I wszystko przestało się liczyć. Bóg jest Bogiem miłosierdzia, współczujący, wierny swoim słowom i słyszy płacz biednych. I tego poranka byłem biedny. Ale po południu odebrałem pocztę i czekały tam na mnie 3 czeki, które pokryły moje rachunki i zapełniły stół jedzeniem. I było odpowiedzią na tą szczerą modlitwę oddania się, zawierzenia Bożemu miłosierdziu. I moje życie się zmieniło. I od tamtej pory przestałem się zamartwiać o cokolwiek. I wciąż mam problemy, ale już się nimi nie przejmuję jak kiedyś. I cały czas myślę o tym moim ulubionym fragmencie z Ewangelii, Mateusza 6:25. I widzę Jezusa, jak stoi przede mną i mówi: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiem wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Koronka do miłosierdzia Bożego jest moją codzienną modlitwą i uważam się za świadka Bożego miłosierdzia. I moje świadectwo jest moim testamentem. Jeśli jesteś pokorny i otwarty, aby złożyć i oddać Bogu wszystko, zawierzając całkowicie samego siebie i Jego miłosierdziu, to wszystko stanie się dla Ciebie możliwe, bo to wszystko jest
obiecane.